Nissan X-Trail, w ubiegłym roku najchętniej kupowany SUV na świecie, kilka tygodni temu przeszedł kurację odmładzającą. Co się zmieniło w tym samochodzie? Zmienił się przód, zmienił się tył, zmieniło się wnętrze. Samochód urósł o 5 cm. 5 cm jest dłuższy od poprzednika. No i przede wszystkim zmieniła się technologia w tym samochodzie. Zacznijmy od tego, że zwiększyły się wymiary. Czy czymś to poskutkowało, na przykład większą przestronnością wnętrza? Dokładnie tak. Zmieniła się przestronność wnętrza, zmieniła się też pojemność bagażnika. Jest większa o 10 litrów w stosunku do poprzednika. Ile teraz wynosi pojemność bagażnika? Maksymalnie 565 litrów. Czy X-Trail pozostał tak jak poprzednio, przed kuracją odmładzającą, 5- lub 7-miejscowy? Oczywiście. Nadal mamy możliwość wyboru 5- lub 7-miejscowej wersji wyposażenia. A co z silnikami? Silniki pozostały te same. Mamy silnik benzynowy 163-konny, 1.6 z turbodoładowaniem, silnik diesla 130-konny, również 1.6 oraz dwulitrową jednostkę 177-konną wysokoprężną. A jak ze skrzyniami biegów? Skrzynie biegów manualne, automatyczne, przy czym przy jednostce dwulitrowej diesla mamy możliwość sprzężenia silnika ze skrzynią automatyczną oraz napędem na 4 koła. Czy pojawiły się jakieś nowe systemy w tym modelu? Pojawiło się dynamiczne doświetlanie zakrętów przy oświetleniu LED-owym. Mamy system nagłośnienia Bose, który w poprzednim egzemplarzu nie był możliwy do zakupu, oraz mamy nową tapicerkę skórzaną. Czy zmieniło się wyposażenie w wersji podstawowej? Wyposażenie w wersji podstawowej się nie zmieniło. Mamy standardowo 6 poduszek powietrznych, ABS, ESP, klimatyzację manualną, radio z Bluetoothem, zestaw głośnomówiący. Czemu służą takie kuracje odświeżające jak ta, którą ostatnio Nissan przeprowadził z X-Trailem? Kuracja ta ma na celu odświeżenie tak naprawdę wizerunku modelu, który jest na rynku z nami od 3 lat. Teraz wszystkie Nissany w zasadzie mają zbliżone do siebie przód, przede wszystkim grilla. Mamy tą literę V, która jest teraz charakterystyczna dla wszystkich modeli.